Obiecałem, że cisza przed burzą zaraz się skończy, że rozpocznie się kolejna część prób, czyli próby do koncertu od Opola do Opola i bardzo mi miło mi poinformować słuchaczy Radia Opole, że w naszym festiwalowym studiu pojawiła się Natalia Kukulska. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam. Pamiętam nasze spotkanie tutaj rok temu i ja to było, to bardzo mi miło i to było spotkanie według mnie o tyle fajne, że pojawił się zupełnie nowy projekt, bardzo, bardzo powiedziałbym spektakularna płyta, czyli Czułe Struny, na której z doborowymi polskimi aranżerami i też autorkami tekstów zinterpretowałaś Chopina, pokazałaś, że w utworach, które formalnie pieśniami nie były, kwita piosenkowość i pozwolę sobie do tego znowu nawiązać, bo zauważyłem, że no, ten pandemiczny okres był bardzo niewdzięczny, ale zapowiadasz, że wreszcie uda się szerszej publiczności pokazać ten materiał koncertowo i jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to w przyszłym roku będzie możliwość. Tak, to takie dwa największe koncerty, które szykujemy, to jest 29 i 31 stycznia przyszłego roku w Krakowie i we Wrocławiu. Czułe Struny z orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, orkiestrą symfoniczną oczywiście, z 5 aranżerami, którzy zadrygują swoimi aranżacjami, więc no, koncert bardzo taki duży, na który też bardzo długo czekałam, bo jedyny na razie, jaki się odbył, to koncert w Filharmonii Szczecińskiej bez publiczności. On został zarejestrowany i można go podejrzeć w internecie. Jeszcze chwilowo, jak to się mówi kolokwialnie, tam wisi. Będzie też koncert jeszcze we wrześniu w Bydgoszczy i to będzie taki premierowy koncert z publicznością, wyjątkowy. Więc cieszę się, że do koncertów wracam. No ale w tym roku w ogóle jakby muzycznie jeszcze dużo ciekawych rzeczy przede mną i mam nadzieję przed słuchaczami, którzy poznają to, co przygotowuję, choć jeszcze nie mogę zdradzić, ale jestem w zasadzie dosłownie kilkanaście dni przed ogłoszeniem pewnej niespodzianki. Tym bardziej, że dość symbolicznie też to kształtuje się, jeżeli chodzi o Festiwal Opolski, bo rok temu uczciliśmy oczywiście repertuar Twoich rodziców. Z drugiej strony w tym roku jest 25-lecie Twojego, powiedzmy, dorosłego debiutu i nie chciałbym oczywiście, bo... Mów! Nie, bo Radio Opole czasami pali niespodzianki, więc nie powiem, co się znajdzie w wiązance utworów, ale zauważyłem, nie zdradzając za dużo, że podeszłaś do tematu bardzo szeroko, żeby pokazać z jednej strony te początki, ale pokazać też ewolucję, to z jak fantastycznymi muzykami mogłaś współpracować na przestrzeni lat. Tak, no ten występ w Opolu, ja przyznam, że ja w ogóle nie lubię rutyny i w muzyce dostarczam sobie nowych bodźców często. Tymi bodźcami są często muzycy, aranżerzy, z którymi pracuję, jakieś nowe, jak ja to mówię, konstelacje muzyczne, bo przecież zupełnie inaczej się gra z muzykami, którzy grają na elektronicznych instrumentach. Mamy taki tak zwany set elektro z moim repertuarem, gdzie gramy muzykę bardziej klubową. Mam set taki bardziej plenerowy, akustyczny też. W każdym się odnajduje inaczej, każdy jest przyjemnością. Symfoniczny to już wspomniałam. No a dzisiaj jest konstelacja, w której nigdy w życiu jeszcze się nie znalazłam. Sama sobie ją zgotowałam, wymyśliłam i mogę już zdradzić, myślę, bo zdradziłam to na swoim Instagramie. Wystąpię z Brass Federacją, czyli same dęciaki i to takie dęciaki, jak to się mówi, mobilne. Tym razem nie skorzystałam zresztą ze znakomitej orkiestry i fantastycznych kolegów, którzy siedzą tutaj i przez cały festiwal akompaniują innym artystom. Przywiozłam własnych chłopaków i stworzyliśmy coś, wydaje mi się, dość ciekawego. Aranżację stworzył Piotr Ziarkiewicz. To też jest bardzo ciekawe, dlatego że w trakcie ostatniego roku miałeś przyjemność też ten repertuar zaprezentować bardzo szeroki w szansie na sukces i bardzo podobało mi się to, że jurorami byli Wojciech Pilichowski, Michał Dąbrówka i Arciszewski, artyści z zupełnie różnych parafin, ale którzy reprezentują, powiedzmy, kolejne etapy Twojego artystycznego rozwoju i tak patrząc na to, co się działo na przestrzeni lat, to chyba było fajne, że za każdym razem mogłaś zaskoczyć, że była też współpraca z Planem B i domyślam się, że masz coś takiego, że jeżeli pewna formuła dla Ciebie się wyczerpuje, to chcesz natychmiast ją wywrócić, spróbować coś innego. Nie lubię stagnacji, można powiedzieć nudy. Ja wiem, że publiczność taka tradycyjna lubi usłyszeć utwory w opracowaniach, które już zna na pamięć.
Ja natomiast jako też widz przyznam szczerze, że lubię jak na koncercie idę na koncert artysty i dostanę trochę coś innego niż na płycie. Płytę sobie zawsze mogę w komfortowych warunkach włączyć i ją mam, a tutaj czekam na jakieś nowe doznania, na jakieś zaskoczenie, na jakiś kontekst nowy, w którym ta piosenka zostanie włożona, więc rzeczywiście to robię. A wracając do Wojtka Pilichowskiego, Arciszewskiego i Michała Dąbrówki, tak z jednej strony zupełnie inne osoby, z drugiej wszyscy się przecież grają ze sobą, znakomicie rozumieją i to jest właśnie wspaniałe, że muzyka, ja nie lubię muzyki dzielić, nawet na gatunki. Ja wiem, że to jest potrzebne, żeby na półce można było coś opisać, żeby coś było łatwiej znaleźć, ale szufladkowanie w muzyce jest, wydaje mi się, dla każdego artysty no, czymś takim obciążającym. Tym bardziej, że chyba w twojej twórczości to zawsze się jakoś lepiło, bo pamiętam, że a propos płyty Ósmy Plan, z jednej strony był album no, dość eksperymentalny, elektroniczny, a z drugiej strony był dysk bonusowy z interpretacjami Atom String Quartet, czyli wydawałoby się rzeczy, które do siebie nie pasują. To jest skrajne, tak. A pasowały. Tak, no Atom String Quartet to są też tacy muzycy, którzy na przykład taką elektronikę potrafili znakomicie przełożyć na swój warsztat, swoje instrumenty i oni tam naprawdę oprócz znakomitego i klasycznego i jazzowego grania, no wydobywają jakieś totalnie kosmiczne różne odgłosy i są bardzo odważni, nowatorscy w tym, co robią, więc to była przygoda i przyznam szczerze, że już się nie mogę doczekać jutrzejszego koncertu, bo w Warszawie na Bielanach będę występowała za Tom String Quartet już jutro o 19. Nie wiem, czy z Radio Polis, więc nie wiem, czy ktoś zdąży dojechać, ale jakby na przykład miał taki kaprys, to bardzo serdecznie zapraszam. Tym bardziej, że wydaje mi się, że to też jest kwestia budowania jakiejś takiej świadomej publiczności, bo bardzo wiele osób towarzyszy ci, już nawet nie mówię od tych prapoczątków, ale od tych dorosłych początków i faktycznie zauważyłem, że masz część słuchaczy, którzy bardzo chętnie te kolejne nowości absorbują, kiedy był już nawet moment, powiedziałbym, ten właśnie bardziej elektroniczny, po halu tu ziemia nagle pojawił się projekt Chopinowski i wyczuwam, że twoich słuchacze nie mają czegoś takiego, a to tej płyty mi się nie chce słuchać, tylko jednak no, idą z tobą w kolejne wolty, w kolejne zabawy dźwiękami. Wiesz, myślę, że to jest bardzo różnie. Oczywiście są tacy, którzy są, nie wiem, bardziej otwarci, dają się zaprosić, że tak powiem, w te różne moje podróże, ale są tacy, którzy na przykład na jakimś przystanku wysiadają i mówią, nie, to nie jest dla mnie, ale czekam, aż wróci. Nawet tak było z Chopinem, gdzie ta płyta no, została bardzo fajnie przyjęta, dostałam platynową płytę, czyli jakby odzew był bardzo, bardzo dobry, wspaniały nawet, ale dostawałam takie na przykład głosy, że ale ja uwielbiam Halo tu Ziemia, poczekam teraz, poczekam aż wrócisz do tego, co robiłaś, więc jakby ja jestem w każdym projekcie, daję z siebie wszystko, jestem sobą, ale nie zawsze trafię w wrażliwość każdego odbiorcy i też nie o to chodzi. Ja już jakby dorosłam do tego, że nie mam w ogóle potrzeby podobania się wszystkim. Zresztą nie ma chyba rzeczy, która się podoba wszystkim. I wydaje mi się, że jak ktoś ma do mnie zaufanie, no to gdzieś tam da się zaprosić, chociaż przy tym utworze przejdą mu dreszcze, a przy tym ucieknie, bo mu się to nie podoba. I to też jest zrozumiałe. Na sam koniec chciałem się spytać o kwestię a propos tych początków, pewnej pokory, bo kiedyś Wojtek Olszak mi opowiadał, że był moment takiego no nie tyle starcia, co silnego przekonywania się do swoich koncepcji i w końcu mu w pewnym momencie zaufałaś, powiedział spróbujmy, jak ci się nie spodoba, to nie męczę i okazało się, że przełamując swoją jakąś tam lekką barierę, dyskomfort, no byłaś w stanie stworzyć coś, co ci się ostatecznie podoba. Jestem ciekaw, czy na przestrzeni lat rzeczywiście wypracowałeś sobie taki mechanizm, że wiesz, kiedy warto kogoś posłuchać, a kiedy postawić na swoim, zrobić tak, jak ci się po prostu podoba. W ogóle z natury jestem osobą bardzo taką upartą, jeśli mam jakąś wizję. Jestem wizjonerką. Jak coś mi świta w głowie i chcę coś zrealizować, to bardzo trudno jest mnie do czegoś innego przekonać, ale zarówno moje początki, właśnie praca z Wojtkiem Olszakiem, z Planem B, kiedy tak naprawdę uczyłam się wielu rzeczy, pokazały mi, że warto być otwartym na innych i czasami warto wyjść ze swojej strefy komfortu, bo to powoduje, że możemy odkryć siebie na nowo, otworzyć jakąś nową przestrzeń, drzwi do w ogóle jakiejś zupełnie, nie wiem, innego śpiewania, innej interpretacji i się rozwijamy, więc ja cały czas trochę jak wampir karmię się, przyznam, młodymi ludźmi, ale nie zawsze oczywiście, różnymi, ale artystami, którzy mnie inspirują i potrafią gdzieś tam zaprowadzić mnie o jakiś szczebel wyżej, przynajmniej w mojej opinii, takiego właśnie rozwoju. Przypominam, Natalia Kukulska wystąpi dzisiaj w koncercie Od Opola do Opola. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Bardzo dziękuję. No a teraz wracamy do płyty Czułe Struny.